Cześć siemano, witajcie, z tej strony Kuba i witam was w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj prasuję sobie słomę, jest wtorek, godzina jakaś powiedzmy, już wam mówię, za 15:10 rano. No i co, i prasujemy sobie słomę sprzężyta, nagrywałem na tym polu vloga, chociaż w pewnym momencie kamera mi przerwała w ogóle. Ostatnio z tym sprzętem moim całym elektronicznym do nagrywania mam same problemy, ponieważ no kurczę, wczoraj było naprawdę dużo mucenia, jeszcze bym dużo nagrał, ale rozjebał mi się telefon, 2 dni bez telefonu w ogóle żyłem, a jak sami wiecie, na telefon nagrywam dźwięk, teraz mam jakiś zastępczy od siostry i też tak bateria słabo trzyma, więc no ciężko trochę. Po drugie, kamera nie chce mi się ładować, nie wiem czemu. Mam 3 baterie, zobaczcie. 2/3 w środku. I którą całą noc się ładowały, którą nie włożę do kamerki, to tak. Włożyłem na początku, pokazywało mi, że w ogóle baterii nie ma. Potem pokazywało, że jedna kreska. Włożyłem drugą, jedna kreska. Włożyłem trzecią. Baterii nie mam, włożyłem od nowa jedną, znowu inaczej pokazywało i tak słabo, no dobra, ale to pomijmy to jako sobie poradzę, jak nie no to się wkurzę i kupię sobie zwykłą kamerę, która będzie naprawdę już jakoś lepiej nagrywać, a nie będę się z tym dziadostwem mordował. Taki vlog 15-minutowy max, bo mam tylko jedną kreskę i nie wiem, dokąd mi starczy w ogóle. Mam nadzieję, że się nagrywa nadal. No i co wam powiem jeszcze. Dzisiaj została nam tylko mieszanka do mucenia. Wczoraj naprawdę dużo pociągnęliśmy do przodu. Kosiliśmy do 9 chyba. Od rana praktycznie. Kurzy się niesamowicie z tego zboża. Zresztą ze słomy też. Słomy jest no mało. Porównując do tamtego roku to jest bardzo mało słomy. No bo tutaj jeżdżę i jeżdżę, a naprawdę jest tego mało. Z owsa, no powiem wam, że z owsa, z pola, na którym w tamtym roku było 13 węży, dzisiaj było, wczoraj jeszcze było 4, przedwczoraj wtedy, bo wczoraj nie pracowałem, już mi się nie chciało, bo cały dzień w tym kurzu i na kompanię z lewą nożą patrzyłem. No i co, i prasujemy sobie, dzisiaj nagram wam takiego vloga na przeżycie, a potem jeszcze ta kamera da się jakoś naładować, nie wiem, na cały dzień ją podłączę, może jedna bateria chyba jeszcze naładuje, no to nagram wam jeszcze nocne prasowanie, bo dzisiaj mam na nockę będę robił, bo chcę to sprasować na tę dużo podobno i deszcze, więc chcę sprasować to, co jest skoszone. No i w południe jeszcze ruszę mieszankę, mam tam, gdzie kiedyś był poplon i gdzie była słoma, tam mam mieszankę deszaną, tylko że teraz jeszcze jest niezbyt dobra, bo tam są takie drzewa i tak dalej, cienie są tam jeszcze jest nie, na pewno nie wyschnięta. Dlatego też czekam, dlatego też pracuję. Wstałem sobie o 7 rano, już chyba 4 dzień, gdzie wstaję o 6 i 7, kończę koło północy. Ostatnio skończyłem o 1, więc powiem wam, że niezły ten tydzień jest intensywny, że tak powiem. No ale jak już skończymy, to na to wtedy się już będzie powolutku sobie gruberować i tak dalej, więc jeszcze, no tak naprawdę dzisiaj, może jutro takiej intensywnej pracy i będzie gotowe. Na razie ta słoma jakby tam idzie, ta prasa pracuje w miarę. No ale zobaczę, jeżdżę, a tej słomy nie widać. Kiedyś tutaj to mówię, że dwie miarę na rządku, a teraz tym bardziej jeszcze jest słoma to wąskie pokosy. Jeszcze mi się dzisiaj nie zapchała, to jest cud na sypmę. Naprawdę jestem z niej zadowolony. Mam nadzieję, że mi kurde te kamery nagrywa, bo jak mnie nagrywa, to się w kurwie strasznie, niesamowicie. Jak ja sobie przymocuję do UPA telefon, będę telefon nagrywał. A jak ja to się wkurzę, jutro te kamery kupię. Bo naprawdę... No... No kurczę, najlepsze akcje, najlepsze zboże w sumie, jak kosiliśmy wczoraj zboże przeżyto na jednym kawałku, które było tak naprawdę najlepsze, jakie mieliśmy
centralą wyborową. No i go nie nagrałem, bo nie miałem czym. Ani telefonu, kamera rozładowana, bo się ta bateria popierdoliła. I tak to jest w sumie, jak się oszczędza i się kupuje za 400, bym wtedy dołożył, jak tylko kamerę kupowałem za, nie wiem, za 200 czy 3 i bym miał GoPro, jakąś tam zwykłą GoPro, ale dobrze było jednak GoPro i to by nagrywało w miarę i dźwięki, i obrazki. A tak to niby to nagrywa, to i tak ta jakość jest chujowa. Pierwsze, po drugie jest... O, mamy belkę. No, ta jakość jest po pierwsze słaba, a po drugie no... Nie oszukujmy się, ale i dźwięku muszę się męczyć potem z wstawianiem. Tak to bym po prostu z GoPro od razu wrzucił do Vegasa zenderową, żeby mi ważyło i na YouTube'a. No ale co? Pomyślimy, zobaczymy, jak to się rozwinie. Na razie mamy 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 pele robię. Mam nadzieję, że to będzie chociaż do 30 na tym polu. Chociaż kiedyś tutaj było od skór wysynek. W tamtym roku to... A, szkoda na to by było z 90, tak, jakby było ten... Powiada taka jak moja. Może tutaj sypało nie najgorzej, wam powiem, no ale... Jednak tej słomy nie ma. Ale zawsze mogłoby być lepiej. No wiadomo, zawsze może być lepiej, ale nic nie poradzimy. Pogoda była taka, jaka była. Trzeba zebrać to, co jest. I czekamy na następny rok. Zaraz znowu tak. Siewy i tak dalej. Niedługo, bo to praktycznie co do miesiąc, półtora miesiąca, do 20 września i będziemy siedzieć. Ten świąt, który prawie koniec lipca, to jeszcze no tak prawie 2 miesiące i będą siewy. No i proszę ja was bardzo, co jeszcze chciałem wam powiedzieć. A, no na razie sezon, że tak powiem, bez awaryjny, żeby chodził ten żonglir do końca. Już mu dużo nie zostało. Na razie bez awarii, naprawdę jestem zadowolony. Dołożyłem co prawda trochę pieniędzy przed sezonem do już takiej sprawy eksploatacyjne typu kosa, typu bagnety, nie wiem, bombka paliwa czy coś, no to wiadomo, z czasem to się zużywa, no i trzeba to wymieniać. To i tak już długo chodziło, ale powiem wam, że kosa, która to jest nieoryginalna, tylko bo oryginalna kosztuje do takiego John Deere'ka 3-metrowego 2,70 cary kosztuje 2000 ponad, więc zamówiliśmy sobie kosę, no taką, jakaś tam firma robi kosy do kombajnów na wymiar i zamówiliśmy sobie, no to kosztowała chyba 500, ale powiem wam, że pokosiłem to 4-5 dni i w niektórych osterkach czubki się połamały, czujecie? Więc to też jest takie chujstwo, na pewno nie będzie chodzić tyle, ile ta oryginalna. No ale nic nie poradzimy, ważne, że ząbki ma. O, jeszcze o to kosę za palca rozwaliłem. Tak sobie, takie ząbki, trzy takie krechy sobie zrobiłem. Bo mi się należącym zbożu ziemi dostało trochę i chciałem to wygarnąć z hedra. No i pojechałem palcem po kosie. Czekajcie, zobaczyć, czy nagrywa tylko. Nagrywa, dobra jest. Mam nadzieję, że dotrwa do końca tego vloga ta kamerka. Powiem wam, że się zarobił gorąco. Otworzył sobie... Ogólnie od rana jeździłem z otwartymi oboma drzwiami, które się nie otwierają, bo mi się kurzy na ryj, a i tam, i głośno jest. A tak to drzwi sobie otwieram, wtedy taki fajny przebieg jest. I radyjko leci i tam jest nic. No ale... I tak... Wolę pracować w nocy, bo no niby ta słoma idzie spoko jeszcze na razie teraz, ale jakby było tak jeszcze, nie wiem, 12-13 to już do tego nie spracało, raczej bo to by się cięło i by się robiła sieczka i by się pchało w podbieraczu. Ale wolę pracować w nocy, bo jest chłodno, no i ten, nie świeci słońce, tak samo. To powiem wam, że na owsie, jak pracowałem owiec w nocy, tak koło 12 było już chyba.
do... No do światła wszystkich. U góry na kabinie tam mam cztery lampy, no i tutaj wiadomo, w oczywiście tą... No to... Miejscami nie widziałem, gdzie jest pokus, naprawdę. Musiałem skręcić z poprzeczniaka gdzieś wzdłuż pola, żeby sprawdzić, czy akurat trafiłem na pokus, bo naprawdę miejscami... Ale no na światła go nie było widać. Kurzy się z tej słowy, naprawdę wczoraj na tym najlepszym przeżycie, które koszyłem, to już był wieczór, gdzie ono już było naprawdę po całym dniu słońce jeszcze tak elegancko wysuszone. No to w jedną stronę było spoko, bo uciekało wszystko za kombajn, co nie? Ale w drugą stronę jechałem, to leciało i za kombajnu na mnie, i z fedra, i za wszystkiego na mnie. No to naprawdę uwierzcie mi, że już na oczy nie widziałem, nie? Jeszcze mi się do buzi kurzyło. Ja bym miał ze 2 litry wody na tym kombajnie, na tym polu jednym. O, a propos wody, to mam przystawione. No ale... Skoszone i to najważniejsze. Powiem wam, że jeszcze ze 2-3 dni i u nas już w okolicy zboża nie zobaczymy. Tak naprawdę już większość ludzi pokosiła. Zostało nam, no jak ktoś ma więcej, no to wiadomo, wszystkiego nie ogarnie na raz. Ale jestem tego zdania, że jak ktoś ma więcej pola, no to wtedy ma większe maszyny dostosowane do tego i to jedno i to samo mu wychodzi, bo... Jak ktoś ma na przykład 10 hektarów, no to ma mały kombajn, którym zmienia, powiedzmy, nie wiem, 3 hektary na dzień, 4. Jak ktoś ma 100 hektarów, to nie, 15 hektarów na dzień i jedno i to samo wychodzi. Także, no, jeżeli będzie pogoda, to podejrzewam, że do niedzieli to zostanie tylko słomę do możenia u ludzi. Nie będzie nawet kawałka zboża. To ten, tam mam kawałek pszenicy jarej do siany, bo tam wymiękło, wymarzło, nie wiem, co się zrobiło, ale nie było przeżyta. Więc na wioskach siałem, to nasiałem tutaj pasiewniki pszenicą i jak będę teraz jechał na mieszankę, to wpieprzę tą mieszankę i tak na pasze, i tak na pasze. Nie zaszkodzi, może pomóc. No ładno mają pogodę, naprawdę, ale już dzisiaj mama jak z rano gadałem, no to mówiła, że na piątek chyba nadają afrykańskie opały do 30 paru stopni, więc tragedia będzie. Dobrze, że posłyszane jest już, chociaż to przeżyto. Powiem wam, że pracowałem w nocy też z głowy zżyta, nie nagrałem też nic, bo nie miałem baterii, miałem tylko jedną baterię ze sobą i nagrywałem na zboże, mi się wtedy rozładowało, że na zboże nie nagrałem. No ale powiem wam, że zżyta nawet nie wiem ile zrobiłem dwer, bo straciłem rachunek po trzech. Podejrzewam, że no, będzie sporo, ale też nie ma sensacji, nie ma się z czego cieszyć. Pszenica, która dostała tonę nawozu plus dwa razy odżywkę plus jakieś tam ochronę grzybobójczą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kurde, ja latałem na nie co drugi dzień z opryskiwaczem na zmianę z rozsiewaczem. No to powiem wam, że to raczej no smała posypała. Ona tam powinna, no mało właśnie, mam jeszcze jeden taki kawałek, taki klinik jakby 10 arów. No to żeby ona sypała jak na tym kliniku, bo też tam była leszana, to bym miał 8,9 z hektara, nie? No tylko, że tam do kombajnu bez przyspieszacza jeździł, bo nie mógł uciec. Naprawdę była świetna, no ale to tego, że na najwyższym polu najlepsze. Nic na to nie poradzimy. Czekajcie, sprawdzę, czy się nagrywa. Nawet się nagrywa, proszę państwa. 15 minutek mamy nagrania. Jeszcze tylko jedną belkę zrobię i będę kończył, bo no bo w sumie nie ma was co zadudzać. A jeszcze pogadam w sumie na innych vlogach też. Dzisiaj jeszcze popracuję sobie w nocy. Aha, no i nie wiem. Nie wiem, kurczę, jak z vlogami
właśnie tego przeżyta koszenia i żyta, bo... Bo kurde, ten telefon mi się zepsuł, ja nagrywam dźwięk na telefonie, tam były dwa nagrane już dźwięki, w sensie audio całe, wiecie, gadam i tak dalej. A nie mogę go teraz włączyć, jak macie jakiś pomysł, jak ściągnąć dane z telefonu, który się nie chce włączyć. Chociaż kurde te wideo, to błagam, pomóżcie. Bo jak nie, no to nie będzie vloga w ogóle zmucenia i to będzie przykre. Dzisiaj nagram może, kurde, jak się ten telefon głupi naładuje, ta kamera się też się naładuje, to może nagram na koszeniu mieszanek, ale widać. Naprawdę, jakby to by było, jakby było takie przeżyte jak zawsze, znaczy w sensie w słowie, nie? No to byłoby tutaj, 90 to może wcześniej przeznaczymy, ale no tak, 70 parę sztuk na pewno by było, a teraz będzie, nie wiem, będzie 30 do maksymalnie. No ale nic, nie poradzimy, cały rok się pracuje i dokłada sobie, nakłady są takie same, no i Google pogoda wszystko. Nie psuję. Mój komputer do opuszczenia szatki oczywiście. Wczoraj założyłem, nie, przedwczoraj jak pracowałem na obie, założyłem taki sznurek, który mi został jeszcze z tamtego roku, to nie go chuj weźmie. Nie chciał w ogóle się puszczać jakiś, nie wiem, zrobił taki miękki czy śliski, nie wiem, jakiś taki, że te kółka się ślizgały i nie chciał puszczać go w ogóle. Musiałem trzymać ten sznurek pół godziny, żeby on już się w ogóle poleciał jakoś. No ale poszło jakoś. Jest dobrze. No i dobra ludzie, co? Ja będę kończył chyba tego vloga. No bo nie będę was zanudzał tyle czasu. Tak jak mówiłem, jak uda się odzyskać dane z telefonu, będą vlogi zmucenia jakie. Jeśli uda się kamery dzisiaj remontować, będzie vlog zmucenia mieszanki. Jeśli nie, no to, no kurczę, szkoda, bo chciałem też wam pokazać, bo szczęśliwa, no to chyba najbardziej wyczekiwana przez was akcja, no bo mało widzicie tego kombajnu mojego i tak dalej, bo wiecie, tylko jeżdżę z zatorem. Chciałem wam pokazać, jak to wygląda, no ale jak się nie uda, no to co ja poradzę, nic wam nie poradzę, będziecie musieli czekać do następnego roku. No i co? I ja wam dziękuję dzisiaj za oglądanko. Zostawcie łapeczkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji, żeby być na bieżąco z dzwoneczkiem oczywiście. No i co? I na razie do następnego. Cześć, pa!